Ciekawe. Tak. Tylko ja, żeby się dowiedzieć tu, to po piątej skończyłem, ale dalej pojechali do naprawy, prawda? Jest bardzo miło Państwa powitać na wernisażu wspaniałej wystawy, która, tak jak jej tytuł, daje nam dużo energii, prawda? To są kolory energii, a ja myślę, że tu odbierzemy dużo takiej pozytywnej energii, z którą pójdziemy później. Liliana Chwistek, Anna Kosakowska, bardzo miło. Związane z ośrodkiem, pani Ania to jeszcze przez rodziców dodatkowo. Liliana prowadzi u nas zajęcia w magazynie sztuk. Niektórzy na pewno chodzą na te zajęcia. Obie oczywiście są osobnikami Akademii Sztuk Pięknych, ale w innych troszeczkę specjalizacjach. Liliana w grafice, natomiast Anna, jeśli chodzi o architekturę wnętrz. To taki był dziwny dopisek, że z malarstwem, z aneksem malarstwa. Ja myślę, że teraz poprosimy Was o opowiedzenie parę słów na temat wystawy, na temat tego, jak wpadłyście na pomysł, żeby zrobić wspólnie, bo fajnie się komponuje, pomimo że są inne zupełnie dzieła, prawda? Malarstwo olejne, batik, ale naprawdę świetnie to wygląda. Ja sama jestem pod urokiem. Gratuluję i bardzo dziękuję. Gorące brawa! Bardzo się cieszę i bardzo dziękujemy za przyjście. Jest kolorowo, ponieważ my z Anią zawsze, kiedy się spotykamy, między nami iskrzy. Dużo z pomysłów, dużo energii i zawsze czujemy się tak kolorowo właśnie. Bardzo. I stąd pomysł na własną wystawę, na taką wspólną wystawę. Tak, ale na początku jeszcze chciałbyśmy bardzo podziękować dyrekcji Ośrodka Kultury Ochoty za gościnę. Za ogromną pomoc w przygotowaniu tej wystawy, no i w ogóle umożliwienie, także ogromne brawa też tutaj dla Ośrodka. Cieszymy się, że mogliśmy taką salę pozyskać, na której rzeczywiście można się prezentować i miło, cieszymy się, że tutaj właśnie artyści chcą się pokazać. Oj, chcą, no i zatem bardzo tutaj dobrze się czujemy, wydaje nam się, że nasze prace jeszcze zyskały na uroku. Ja myślę, że ta sala zyskała na uroku. To oczywiście jest zajęta w takim razie. Tak jak Lika powiedziała, no nie wiem jak to określić, jest to jakaś ogromna sympatia. Ja jestem ogromnie zafascynowana pracami Wilki, które teraz trochę zgasły, ale jak jest światło słoneczne, to po prostu zaczyna się jak w gotyckiej katedrze, albo nawet lepiej, zabawa kolorem. I wydaje mi się, że nasze prace się jakoś dopełniają. No i mam nadzieję, że coś jeszcze więcej z tego wyniknie, że to początek. Każde spotkanie potem mnie owocuje jakimś pomysłem. Tak. To jest pierwszy wspólny pomysł, także na pewno będą kolejne. Tak, gratulujemy. Co więcej, nie zaprzestaniemy tutaj jeszcze w tym miejscu szaleństw, bo planujemy zrobić pisarz, na który też Państwa serdecznie zapraszamy. Prawdopodobnie prawdopodobnie 4 lipca, jeszcze przed zakończeniem. Wystawa jest czynna do 11. Do 11, ale jeszcze 4. Czyli zapraszamy do 11 lipca, można zapraszać znajomych. Dodatkowo będą niespodzianki. Tak. Będą prace jednej z uczestniczek, mamy pracę. No, Polusik. Będą prace z zajęć alebrisa, czyli rzeźby z papieru, które prowadzę w soboty w magazynie Sztuk. To jest jedna z uczestniczek, druga z uczestniczek akurat jeszcze kończy swoją pracę. Także zapraszamy, będzie finisarz wystawy, ale także będzie można zobaczyć pracę tych rzeźb i w przyszłym roku będzie też kurs z tymi rzeźbami. Super. To jeszcze jedna czyli na 4. Tak. Też zapraszamy. Na święta narodowe Stanów Zjednoczonych. Tak, będziemy się bawić w ten sposób. Natomiast dzisiaj prezentujemy właśnie batiki Lilki, które są baśnią samą w sobie i no po prostu można się w nich utopić, oglądając. Mam nadzieję, że dopełniają je moje prace. Malarstwa, w których czuć kolor, czuć bardzo dobrze, ciepło. Czuć ciepło. Można zgadywać, z jakich krajów są te prace. Można. Może łatwo zgadzać, że są ciepłe kraje. Dużo takiego ciepła, energii. Super. Ja też pozytywnie na obronę. Także jeśli macie Państwo odrobinę radości z tego, może tak, mamy nadzieję, że przynajmniej tyle, ile my, jak to tworzyłyśmy i jak robiłyśmy te wystawy, to jest nam ogromnie miło. Także jeszcze raz gorące brawa. Tak. Dziękuję.
taki. Oj. Oj. Ale trzymasz się od razu.